Seniorzy to bardzo ważna, aktywna grupa mieszkańców naszego miasta. Za kilka dni będą w Grodziądzu po raz kolejny Dni Seniora. Chcielibyśmy dzisiaj wspólnie na te dni zaprosić i powiedzieć o pewnej niespodziance, która się w najbliższą niedzielę wydarzy. W dzisiejszej konferencji miał uczestniczyć pan poseł Szymański, ale niestety rano musiał wyjechać do Warszawy, ponieważ jest dzisiaj ważne posiedzenie Sejmu, są głosowania i w związku z tym jest jego nieobecność, ale myślę, że duchem jest na pewno z nami. Zatem w najbliższą niedzielę mamy Dni Seniora, ponieważ one się cieszą bardzo dużą popularnością, co przerosło, myślę, wszystkich oczekiwania. W obchody, jak zawsze zresztą, włączyło się także miasto ze swoim wsparciem. I o szczegółach tutaj powie właściwie dzisiaj w roli dyrektora biura pana posła Szymańskiego Paweł Napolski. Ale chciałbym wszystkich seniorów bardzo serdecznie zaprosić. Będzie się bardzo dużo działo. Mamy właśnie taką fajną, myślę, niespodziankę. I cóż, o szczegóły poproszę. Tak, szanowni Państwo, pan poseł Tomasz Szymański wspólnie z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Grudziądza oraz Grudziądzką Radą Seniorów od wielu lat organizuje Grudziądzkie Dni Seniora. Impreza ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wczoraj rozdawaliśmy bezpłatne wejściówki, które rozeszły się zaledwie w kilkanaście minut. To przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W związku z tym, że zainteresowanie imprezą nadal jest ogromne, pan poseł Tomasz Szymański poinformował o tym pana prezydenta. W związku z tym, że Grudziądz jest miastem otwartym na potrzeby mieszkańców, na potrzeby seniorów. Pan prezydent wspólnie z panem posłem podjęli decyzję, że odbędzie się jeszcze jeden koncert z okazji Grudziądzkiego Dnia Seniora. Ten koncert pana Andrzeja Rybińskiego odbędzie się o godzinie 20. Wejściówki na to wydarzenie będzie można odebrać w Grudziądzkim Teatrze od godziny 10 w najbliższy piątek. Serdecznie zapraszamy i bardzo cieszymy się, że ta impreza cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem seniorów. Jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku będziemy musieli zrobić co najmniej dwa koncerty, już od razu zaplanować co najmniej dwa koncerty i tak też zapewne się stanie. Także serdecznie zapraszamy. O godzinie 20 w niedzielę odbędzie się drugi koncert z okazji Dnia Seniora, a bilety na to wydarzenie będzie można odebrać w Grudziądzkim Teatrze w piątek od godziny 10.